Hejka, witajcie już w szóstym odcinku Darkwing Duck. To jest Megavolt, czyli gościu, którego mamy pokonać dzisiaj, to będzie Megavolt. Muszę to sobie zapamiętać. Będzie to już szósty odcinek, czyli przedostatni właściwie. Z tej sekwencji została nam tylko ta plansza. I szczerze wam powiem, że nie pamiętam, co w tej planszy było. Więc jedziemy na spontano. Pamiętam tylko tyle właśnie, że to się zaczynało w porcie i na tym się kończy właściwie. Tak, chyba na górę nie ma co wskakiwać. Sio. Okej. To na razie było proste. Na razie. Tamto chcę. Czemu nie? I lecimy. Siup. Parkour. To, czego właśnie w grach nienawidzę. W ogóle tak chciałem wam powiedzieć, że może na to nie wygląda, ale Darkwing Duck jest jedną z najładniejszych gier na NES-a i na Pegasusa, jakie w ogóle wychodziły. Co może dla was być nie do pomyślenia. Ło, Jezu. On potrafi skakać. Zapomniałem o tym. Spieprzyłem to strasznie. Zapomniałem, jak mają ataki. Jak je pokonać. O, jeny. I oni występują tylko na tej planszy, dlatego mi tak ciężko. No, więc tak jak mówiłem, to może nie wyglądać dla was takie, ale to jest naprawdę piękna gra. Jeśli chodzi o możliwości graficzne NES-a, czy Famicoma, czy naszego europejskiego Pegasusa. No, lecimy sobie na dół. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że może nam się nie udać. No, może się nie udać. Prawdopodobnie pozbyłem się przed chwilą lasera, ale zaraz to sprawdzimy. Prawdopodobnie tak. Z poprzedniego odcinka chyba jeszcze miałem i zapomniałem o tym. O ile pamiętam, możecie mnie tu poprawić, ale NES, czy właśnie ten nasz Pegasus, może mieć maksymalnie wyświetlanych kolorów na ekranie 16. Nie jestem pewien, czy to jest odpowiednia liczba, ale chyba 16. 16 czy 17 kolorów, a i on skacze. No nie. Jeszcze się od ścian odbija. Tu mnie zaskoczył. Oj, musiałem. Powinienem był sobie chociaż spróbować przejść to przed nagraniem. Przydałoby się tak robić. Na szczęście przynajmniej ostatnią planszę pamiętam. Więc tam może nie będzie problemu. Zresztą to zobaczymy w przyszłym odcinku. Hiup. Ale na razie zajmijmy się tym, co teraz mam. Więc może spróbujmy go gazem pokonać, tego Gina. Zaraz zobaczymy, czy dam radę. Trzeba poczekać na windę. Wow, ale to było. O. Może nawet będzie łatwiej. Okej. Ale zniknął z ekranu. A, dobra. Myślałem, że już go odładowałem, to ten, to. Oj. O, jak fajnie. O. Dobra, już chyba odkryłem, jak można ich pokonać. Okej. Okay. Po tą apteczkę nie idę, nie ma po co. Będę się z Ginem bił. Nie wiem, czy go w ogóle można nazwać tak? Gin? Nie wygląda tak, wygląda bardziej jak duch. Oj. Dobra, przynajmniej się odrodziłem. Tam na dół potem gaz iść, czy nie iść, iść, czy nie iść, iść, czy nie iść, iść, czy nie iść. Dobra, idę.
To się chyba dla mnie źle skończy, ale... Ale zaryzykuję. A, bo tutaj nie mogę zbytnio skoczyć. Właśnie. Ajajaj. Ile mam żyć? To jest ostatnie. No to fajnie. Spieprzyłem. Spieprzyłem. Coś mi się... Ja zresztą, jak teraz zginę, to po prostu przejdę sobie do momentu, w którym byłem przed chwilą i na spokojnie i wtedy odnowię sobie nagrywanie. W ogóle teraz bym chciał... Chętnie bym się dowiedział, co jest z tymi nowymi grami z Disneya, jak na przykład ostatnio, o ile pamiętam, wyszła gra jak Disney Infinity 2. No tak, jestem trochę do tyłu, bo już dwójka jest. I co tam jeszcze takiego było? Bo ja ogólnie jestem z tych czasów, kiedy w sklepach, jeśli chodzi o Disneya, to były gry typu Kubuś Puchatek cię uczy alfabetu, albo nie wiem, jedna gra, którą pamiętam taką z Disneya, taką nowszą, chociaż w sumie nie jest aż takie nowe, to jest Disney Donald Duck. Tylko jaki miał podtytuł? Nie pamiętam podtytułu. Po angielsku to było Quack Attack, ale tak poza tym to nie przypomina mi się tytuł. Quack Attack, a tak to było Szalone Przygody Kaczora Donalda. O, już pamiętam. Tą grę po prostu uwielbiałem. Tylko że była cholernie trudna. Ale przeszedłem ją dwa razy. Ojejej. To było niefajne. Trafię. Dobra, raz i drugi, jest. Będzie trzeba skoczyć po tą apteczkę. A, teraz on się pojawi od nowa. I jeszcze on, nie. No fajnie, to było mądre. Jak to teraz robić? Granatka mu... O! Granatka mu rzucę. Tak słodko. Dobra, lecimy z powrotem do tego. Koleżki. Kuźwa. Nie, nie, nie. To się chyba nie uda zbytnio. Zostawić granaty, czy wziąć to? To wezmę. Wow! Cześć. Ciebie nie pamiętam. Oj. Ale już cię nienawidzę. Wiecie co, teraz o dziwo, jak włączyłem nagrywanie, to nie potrzebowałem ani jednej apteczki. I mam 3 życia dalej. Więc nie wiem, co mnie czeka za chwilę. Ale wiem na pewno, że o wiele bardziej mi to wychodzi, jak nie nagrywam. Będę musiał tak odbijać. I tak. O. Okay. Dobra. Właściwie to nie wiem, co to tutaj jest. To są rury, czy może bardziej igły? Ale nie mam pojęcia. Tak jakoś to graficznie też niekoniecznie wyszło. Okej, okay, udało się. Oj, dzień dobry. Oj, znowu ty. Dzień dobry. Do widzenia. O nie, znowu. Oj, 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 oj. To się picło. O. A to już nie. O, na szczęście zebrałem to. Jest, dodatkowe życie. Oj. Lepiej ich ominąć niż strzelać. Tak zauważyłem. Dobra, jak tu przeskoczę, to będę miał z nim spokój. Póki co idzie nieźle, mam 4 zapasowe życia. Jedyne, na co narzekam, to... O Jezu. Dobra, teraz się udało. Jedyne, na co narzekam, to na... brak mojego ulubionego gazu do pokonywania bossów, ale tak to... Tak to jest spoko.
prawie. O, dobra, apteczka. Nie! Tego się nie spodziewałem. Okej. Tu już jest boss. Dobra, udało mi się doskoczyć, mam gaz, ale wątpię, żebym tym pokonał tego bossa. O, dobra, lecimy. Nie pamiętam też, co on robił. To jest problem. Aha, to był Thunderbolt. Dobra, już wiem przynajmniej, co jest jego żywiołem. O! Dobra, już pamiętam, co robił. Ale chyba Thunderboltem go nie pokonam. Znaczy tym czymś. Dobra. Tak. Wydaje mi się, że żeby go pokonać, wystarczy tutaj wisieć, ale to pewnie jest mylne. Teraz wrzuci tak. Okej. Teraz wyrzuci tak. Dobra, ten boss jest dziwnie łatwy, powiem wam. Póki co... Uff. O, jene. Póki co był. O! Za pierwszym razem. Niemożliwe, nie wierzę, że to się udało. Ale powiem wam, że ta broń, co wali po skosie, bardzo nam się teraz w ostatniej planszy przyda, o czym za chwilę się przekonacie. Znaczy za chwilę, w następnym odcinku, ja za chwilę. Tak, i została ostatnia plansza, więc to było na tyle. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, no i cześć.